jest twardy tor, natomiast widać, że on się będzie skrobał. I po prostu chodzi o to, żeby mniej więcej wyczaić, jak mocno się będzie skrobał, żeby jak zacząć mamy, czyli pewnie pasowałoby niżej zacząć, a później ten tor zacznie się otwierać, czyli zacznie być coraz bardziej przyczepny. Ale to też w zależności, jak będzie tor polewany. Może rzeczywiście mieliśmy go oglądać takim na sucho bardziej, a teraz on będzie polany i troszeczkę inaczej może się zachować. Jedno to, a drugie, że trzeba patrzeć też na skosy. Bo jak patrzymy na skosy, to widzimy, gdzie można jakby się zadać, gdzie jechać szeroko. Bo jak skos jest w dół, to niestety ten motor nie przyspiesza, ale bardziej wciąga do tej bandy, jak nie ma oczywiście odpowiednio odsypanej nawierzchni. Każdy tor jest zupełnie inny. Ten lubelski też jest zupełnie inny. To jest tor, on jest trochę węższy, jest w miarę szybki. Pierwszy łuk jest taki dość mocno załamany, dlatego na wejściu jest dość ciasno. Wchodzi się często mocno krawężnikiem, ale no jest bardzo specyficzny, jest zupełnie inny na pewno od leszczyńskiego, bo leszczyński jest bardziej, że tak powiem, w kółko i szerszy, że możesz od razu jechać sobie tu czy tam, natomiast tu wchodząc w łuk musisz od razu celować tam, gdzie chcesz jechać. Jechać wąsko to wąsko, chcesz jechać szerzej to wchodzić bardziej tak środeczkiem i dopiero się wynosi. To wszystko po kolei. Wiadomo, że dysza, zapłon, długość motocykla, oczywiście odpowiednie przełożenie. No i tym wszystkim trzeba się kierować i jak najmniej błędów popełniać, żeby właśnie mieć jak najlepszy rezultat, a w miarę możliwości, żeby robić też, wyciągać dobre wnioski. Bo czasami możemy się w tym wszystkim zapędzić i pójść w drugą stronę, albo tor się zmieni, na przykład w pierwszym biegu będzie nam kręcić, a później będziemy chcieli go osłabić, a tak naprawdę okaże się, że tor był zrobiony tak, że coraz bardziej trzyma, więc trzeba to wszystko obserwować, jak też jest tor równany i wyciągać wnioski.